Wielokrotnie nagradzana świdnicka firma RST to niezwykłe bogactwo pomysłów, przedsięwzięć i ciekawych produktów. O tym, jak powstała firma zajmująca się tworzeniem rozwiązań technologicznych i w czym tkwi jej sekret, opowie Piotr Bar, dyrektor świdnickiego oddziału RST. RST istnieje już od 1998 roku. Jaka jest idea firmy i jak przedstawia się jej historia? Faktycznie, RST powstało w 1998 roku i właściwie powstało jako ucieleśnienie idei. Tak? Chcieliśmy, założyciele firmy mieli pasję i chcieli robić coś fajnego, a przy okazji użytecznego dla innych. W ten sposób na fali nowych technologii i rzeczy popularnych w tamtych czasach zaczęli od kafejki internetowej. Powstała kafejka internetowa Planet Cafe, która była początkiem firmy, dookoła której toczyły się wszystkie prace związane z tymi projektami kolejnymi, które się w naturalny sposób pojawiały. A kto był założycielem? Założycielem firmy był pan Szymon Podgórski. Człowiek z wizją, człowiek z pasją, pełen energii, w dodatku przekładający swoje pasje i swoją energię na innych, także bardzo mocno dbający o to, jak firma pracuje, jak ma się rozwijać i co ma być w firmie ważne, a co nie. Dlatego swoją wizję tego, jak chciałby pracować, bardzo mocno przełożył na firmę i teraz my kontynuujemy to, dbając o to właśnie, żeby pracownicy w firmie czuli się jak w domu, żeby firma była takim miejscem specjalnym. To nie ma być miejsce, gdzie przychodzimy, popracujemy i wychodzimy, tylko to ma być miejsce, dom to może za duże słowo, ale miejsce, w którym dobrze się pracuje i to jest przyjazne miejsce dla człowieka, w którym czują się dobrze. I w ten sposób już w następnym roku, czyli w roku 99, pojawiła się gra Firezone, która została wydana w nakładzie światowym. To był pierwszy produkt? To nie był pierwszy produkt, bo wcześniej pojawiały się produkty dla firm komercyjnych. Niemniej jednak to było takie znaczące wydarzenie w historii firmy. Ta gra miała być zaczątkiem takiego ustalenia, gdzie jest miejsce firmy na rynku. Gra nie stała się światowym hitem, ale dała możliwość tego, żeby bliżej przyjrzeć się, jak to jest z biznesem, a jak z zabawą. Dała dobre odniesienie do reszty działalności. Kilka lat później dosłownie zaczyna się historia z firmą Login Trans, gdzie przy okazji robienia właśnie takich rzeczy bardziej dla biznesu, związanych z pracą, a nie z zabawą, powstaje pomysł giełdy towarowej, wymiany informacji, połączenia spedytorów z ludźmi, którzy mają coś do przewiezienia. I to jest zaczątek naszego wielkiego produktu. Okazuje się, że to jest ten strzał w dziesiątkę, że właśnie tworząc platformę wymiany informacji, tworząc platformę, która pozwala komunikować się ludziom z biznesu, dwóm stronom, stworzyliśmy miejsce, na początku miejsce, które pozwoliło na lepszą pracę, a jak się okazało na przestrzeni lat, zmieniliśmy branżę. Jak rozwinęła się później firma? Firma po tym, jak powstał produkt Trans, czyli powstał ten nasz trzon, nie pozostała tylko przy tym. Na początku on też nie był naszym głównym produktem. Był jednym z wielu. Był jednym z wielu produktów, bo jak to zwykle bywa z nowymi firmami, firma szuka swojego miejsca na rynku. Więc w międzyczasie, można tak powiedzieć, na tej przestrzeni kilku początkowych lat zrobiliśmy prawie 300 stron internetowych. W 2006 roku na tyle dużo jest tych zleceń, że powstaje oddział we Wrocławiu, który istnieje do dzisiaj. I właściwie w tej chwili oddział świdnicki jest już tylko 1/3 wielkości firmy. Główny ciężar prac został przeniesiony do Wrocławia. Jakie są takie najciekawsze według Pana projekty? Tych projektów na przestrzeni lat było bardzo dużo. Wiele z nich zakończyło się już, bo po prostu ich czas minął. Natomiast ciągle rozwijamy nowe. To jest na pewno produkt związany również z turystyką, a konkretnie Bed Booking, produkt przeznaczony dla małych i średnich gestorów, dla ludzi, którzy na co dzień pracują zawodowo,
ale wynajmują jakieś obiekty turystom. Potrzebują informacji o tym, kto kiedy przyjeżdża, kto chciałby na jaki termin, zawsze mieć przy sobie. Daliśmy możliwość zamknięcia biura, tego małego biura, tego małego gestora w telefonie. W zeszłym roku, mniej więcej w październiku, były finały konkursu Samsunga. Ogłosili konkurs na wykonanie oprogramowania na zegarki. Samsung Gear. Napisaliśmy dwie aplikacje na ten zegarek. Zgłosiliśmy się do konkursu i jedna z tych aplikacji została finalistą, dostała się do 200 najlepszych aplikacji. W sumie zgłoszeń było prawie 4000. Została zauważona i wyróżniona właśnie za to, że była innowacyjna. Wykorzystaliśmy zegarek Samsunga do tego, żeby zbudować na nim metronom. I to zostało zauważone. Nasi programiści bardzo ucieszyli się z nagrody. To było coś miłego i fajnego. No i idąc za ciosem, właśnie trwają w firmie przygotowania do tego, żeby wziąć udział w kolejnym konkursie ogłoszonym przez Samsunga, tym razem związanym z rozszerzoną rzeczywistością i z goglami Samsunga. Coś takiego jak Google Glass, tylko że właśnie wyprodukowane przez firmę Samsung. Zobaczymy, jak pójdzie nam tym razem. Ambicje mamy wysokie, znowu będą dwa produkty, znowu wystartujemy w konkursie. No i mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli pochwalić, że znowu się udało. A skąd czerpiecie pomysły? Pomysły, nasze pomysły są świetne i to wiemy, ale każdy ma świetne pomysły. Natomiast nasze pomysły, które wcielamy w życie i które implementujemy do aplikacji, które stają się częścią tych aplikacji, bierzemy od naszych klientów. Oni najlepiej wiedzą, jakie mają potrzeby, najlepiej potrafią nam powiedzieć, w którym miejscu zastosować jaki model i właśnie staramy się czerpać inspirację od naszych klientów, wprost. Czyli mówiąc wprost, to nie są do końca nasze pomysły, to są pomysły z życia wzięte. Firma RST pomaga także innym. Nie tylko angażujecie się w akcje charytatywne, w pomoc dla schronisk dla zwierząt, uczestniczycie w superpaczce, ale także wspieracie inne przedsięwzięcia. Jakie? Od tych przedsięwzięć na przestrzeni lat jest bardzo dużo i cieszą one nas szczególnie wtedy, kiedy wychodzą od naszych pracowników. To znaczy, tak jak Pani wspomniała, ta paka świąteczna to jest też inicjatywa naszych pracowników, tak samo jak pomoc schroniskom dla zwierząt. Bardzo nas cieszy wtedy, kiedy przychodzi ktoś i mówi: słuchajcie, jest taki problem, zwierzęta nie mają rzeczy potrzebnych do zimy, żeby przezimować. Czy moglibyśmy zrobić zbiórkę i w firmie to rozgłosić? Jak najbardziej, wspieramy takie rzeczy, cieszymy się, że wychodzą właśnie nie od nas, to nie są nasze idee, to są idee naszych pracowników i staramy się, żeby każda tego typu inicjatywa trafiała na taki podatny grunt i żeby odczucie było takie, że faktycznie firma jest otwarta na takie propozycje, obojętnie czy dotyczy pomocy dzieciom, czy dotyczy pomocy zwierzętom. Firma RST to prawdziwe bogactwo, z tego co Pan mówi. Naprawdę angażujecie się w wiele, inwestujecie w wielu działach, ale także macie swoją ofertę edukacyjną. Jak ona się przedstawia? Bardzo chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie, którzy mają jeszcze te najważniejsze decyzje życiowe przed sobą, którzy nie wiedzą do końca, czym chcieliby się zajmować i czy mają predyspozycje do tego, żeby na przykład zostać programistą, testerem, żeby zdjąć te pierwsze bariery i pokazać, czego tak naprawdę oczekuje pracodawca. I faktycznie już od jakiegoś czasu organizujemy bardzo różne przedsięwzięcia. Zaczęliśmy od tego, że już nasze pierwsze produkty związane z turystyką były wykładane jako przedmiot na uczelniach i były podstawą do tego, żeby kształcić studentów turystyki. Mamy nasz produkt główny Trans i mamy Trans Edu. To jest produkt przeznaczony specjalnie dla studentów. Cyklicznie, co roku, dwa razy w roku odbywają się turnieje Edu, polegające na tym, że studenci próbują prowadzić biznes związany z transportem, z logistyką na własną rękę i mogą w takim symulowanym środowisku sprawdzić, czy im to wychodzi dobrze. Uruchomiliśmy szkołę programistów we Wrocławiu, Dev School. Idea polega na tym, że zbierzemy grupę ludzi,
którzy będą zainteresowani uczestnictwem w zajęciach, przeprowadzimy dla nich cykl wykładów. Po każdym z tych wykładów sprawdzimy, co zostało w głowie. Uczestników zgłosiło się prawie 40, z tego 30 kilka osób uczestniczyło do końca we wszystkich wykładach. Z każdym z tych uczestników na koniec porozmawialiśmy o ich silnych stronach, o ich słabszych punktach. Wybraliśmy z tych 30 osób 5, które zostały zatrudnione na 3 miesiące w charakterze programistów. Dostali do realizacji temat. No i teraz jesteśmy na etapie właśnie takim, że czekamy, jaki będzie z tego rezultat. Mamy także w Świdnicy tutaj u nas lokalnie Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną i od listopada zeszłego roku bardzo mocno współpracujemy ze szkołą. Uczestniczymy w procesie rekrutacji do szkoły, uzupełniając ofertę szkoły o wizerunek pracodawcy i uwiarygadniając jak gdyby ofertę szkoły. Nasza współpraca posunęła się dalej. Już w tej chwili w bieżącym semestrze, który się właśnie zaczął, nasi pracownicy są wykładowcami na uczelni, prowadzą przedmiot, którego nie wiem, czy gdzieś indziej jest prowadzony w jakiejś innej, na innej uczelni, a konkretnie chodzi o testowanie aplikacji. Mamy wykładowcę, który prowadzi ten przedmiot w świdnickiej uczelni i z tego co wiem cieszy się dużą popularnością. Za każdym razem po zajęciach jest mnóstwo pytań, co by oznaczało, że faktycznie temat jest ciekawy. Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy dużo sukcesu. Dziękuję bardzo.